Alicja Kubiak, Filozofia spod jabłoni. Po akcji iście batalistycznej Adam legł na łopatki i tyłek, żłobiąc w miękkiej trawie liczne dołki i filuterne zagłębienia. Wzrok utkwił w dających cień gałęziach drzewa, przez które prześwieca blask słońca. Przymknął oczy, lecz zaraz je otworzył. Zdawało mu się, że ujrzał krągły kształt, lekko i rytmicznie kołyszący się na gałęzi. Znów poczuł pożądanie, którego nie mogła zaspokoić Ewa. A może jednak zaspokoiła, natomiast ta żądza jest innego rodzaju? Sięgnął ręką i zerwał krągłość, jakby pierś Ewy. Ugryzł i przypomniał sobie w połowie zżerania owoców, że zakazano go zrywać. Tam. Zwalę na Ewę. Jak zawsze.